Jeśli wyporność będzie zbyt mała, woda podejdzie aż tutaj. Lubisz wiosłować? Raczej nie. Wolę pływać z prądem. Budujemy to kanu, stosując tradycyjne metody. Nóż to jedyne narzędzie. Niektórzy trochę oszukują. Dziury robią wiertarką. Robiąc dziurę wiertarką, usuwa się część włókien. W ten sposób tylko się je rozpycha i po jakimś czasie zasklepią się. Dlatego dziury lepiej robić w ten sposób, niż po prostu je nawiercać. Stosowanie nowoczesnych narzędzi zabija ducha tego przedsięwzięcia. Lepiej od razu zbudować nowoczesne kanu. Tutaj do robienia otworów można wykorzystać nawet róg karibu. Ławki wykonamy z twardego drewna, jakim jest jesion. To właśnie ławki rozpierają nadburcia. Kora nie odchodzi zbyt łatwo, bo drewno zdążyło wyschnąć. Przyda się więc specjalistyczne narzędzie do okorowania. Trzeba tylko wiedzieć, jak samemu je wykonać. Kora już schodzi. Zrobione. Pinok to tytan pracy, więc przeszywanie szybko mu poszło. Ja kończę główną ławeczkę. To ta, która jest w samym środku. Wymaga lepszego wyprofilowania niż pozostałe. Musi też ładnie wyglądać, bo ciągle będę miał ją przed oczyma. Kiedy samemu wszystko się robi, samemu podejmuje się decyzje. Wybrałem kawałek o dwóch kolorach. Z czasem mogą zaniknąć, ale będę wiedział, że tu były. Bez względu na stan kory, musimy się zająć ożebrowaniem. Polewanie gorącą wodą sprawia, że stają się elastyczne. Kiedy trzeba wzmocnić miejsce, wykorzystuje się właściwości drewna. Kiedyś to właśnie te żebra były najbardziej narażone na uszkodzenia. Czasami pękały. Żebra, nie kora. Kora nie pękała. Nawet kiedy dno strumienia było kamieniste. Można było uderzyć dnem o kamień, a kora nie pękła. Już prędzej pękło właśnie żebro i trzeba było je wymienić. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wszystkie żebra są na miejscu. Teraz trzeba je ponumerować, wyjąć i odpowiednio przyciąć. Well, the boat is really now
Kanu zaczyna nabierać kształtów. Po wstawieniu żeber już wyraźnie widać, że to kanu. Jeszcze nie mogę osiąść na laurach. Do końca daleka droga. Słońce sprawiło, że kora zaczęła się zwijać. Musimy temu zaradzić. Jakoś zamocować. Jest też pęknięcie, więc nie wiem, czy kanu popłynie. Czeka nas mnóstwo pracy. W jednej chwili się cieszę, a w następnej widzę kłopoty. Minęło kilka dni, które wydają się wiecznością. Jeśli chcemy szybko skończyć, musimy wydłużyć czas pracy. Naprawdę robimy, co możemy. Kiedy ktoś chodzi na rakietach śnieżnych i potem bolą go nogi, to miejscowi nazywają to mal de raquette. My śmiejemy się, że cierpimy na mal de couteau croche, czyli syndrom zakrzywionego noża. Rano mam wrażenie, że dłonie są 4 razy większe. Jak tam bolące dłonie? Jest dobrze. Tak się czujemy. Nie mamy wyboru. Zostało nam kilka dni do daty wodowania. Musimy pracować. Elementy niekoniecznie muszą od razu do siebie pasować. Dopasowuje się je metodą prób i błędów. Nieźle pasuje i łatwo weszło. Dobrze tu pasuje. I nieźle wygląda. Nie sposób nauczyć się tego z książki. Musiałaby być bardzo gruba. Trzeba pamiętać o tylu ważnych szczegółach. Dopasowywać elementy i dopracowywać je. Nie mogę od razu powiedzieć, jak coś będzie wyglądało. Każde kanu wychodzi inaczej. Nie ma takich samych części, które się po prostu składa. Nigdy nie wiadomo, jak się zachowa kora. Różnie może się układać. Trudno zbudować coś takiego zgodnie z instrukcją. Tak jest lepiej. I wszystko wykonywane jest ręcznie. Pinok pokazał mi, jak zaciosać każde z żeber. Nie ma tu dwóch takich samych części. Zaciosując żebra, zrozumiałem, że nie ma drugiego kanu, które tak dobrze bym znał. Nim wstawimy żebra, musimy dokładnie obejrzeć korę. Dość kiepsko to wygląda. Za bardzo ją wysuszyliśmy. Szpary robią się coraz większe. Ta część leżała na słońcu i dlatego teraz pęka. Niektóre z pęknięć są bardzo długie i to mnie martwi. Zaczynam powątpiewać w szczelność kadłuba. Musimy wstawić kanu w cień i dobrze je zmoczyć. Tylko to przychodzi mi do głowy. Co ty na to? Na razie kora się marszczy, ale kiedy wstawimy żebra, będzie bardziej sprężysta. Wtedy ją zabezpieczymy i stanie się szczelna. Rozumiem twoje obawy, bo teraz kiepsko to wygląda.
Pęknięcia postanowiliśmy załatać dodatkowymi płatami kory. Nie tylko słońce stwarza problemy. Coraz trudniej znaleźć odpowiedni rodzaj kory. Grubej, a jednocześnie elastycznej jak guma. Trudno znaleźć takie drzewa. Ci, którzy je ścinają, nie robią tego dla kory. Im chodzi głównie o materiał na okleinę. Dlatego wybierają najlepsze drzewa. Trudno znaleźć te, z których można pozyskać korę. Dobrze, że przyszedł William. Przyda się dobra rada. Najbardziej obawiam się o ten fragment. Może wystarczy to uderzyć. Mając ogromne doświadczenie, doradził, jak dodać fragment kory, by wzmocnić poszycie. To nie musi być duży kawałek kory, tylko odpowiednio docięty. Przymocujcie go w poprzek, a od środka zalepcie gumą. William radzi przymocować korę w poprzek. To wzmocni całą płaszczyznę. Dobry pomysł. Czy ty kiedyś użyłbyś takiej kory? Za moich czasów taką korę by się wyrzuciło. Dziś lepszej nie znajdziecie. Do problemów z korą dochodzi jeszcze brak czasu. Zmierzch zbliża się dużymi krokami, a na wstawienie żeber został nam już tylko jeden dzień. Tego nie można przyspieszyć. Między korą a żebrami wstawiamy takie listewki. One także są bardzo elastyczne. By pokazać, jakie są cienkie, ukształtuję jedną nożyczkami. Kiedy połączy się to z korą i żebrami, uzyska się mocną, ale elastyczną konstrukcję.